Odwiedzamy gminę Piszczac. Z nami wójt gminy Piszczac, pan Kamil Korzuchowski. Dzień dobry, panie wójcie. Panie wójcie, przed nami kolejna fantastyczna rzecz na terenie Piszczaca. Ruszamy z rewitalizacją. W tym momencie widzowie widzą zarówno obecny stadion przy szkole, obecną starą szkołę Jaskółka w Piszczacu, jak i część parku Rynku w Piszczacu. Co niebawem w tych trzech miejscach zacznie się dziać i na czym polega cały pomysł? Tak, rewitalizacja to największy projekt, jeśli chodzi o tą kadencję. O ile będzie coś lepszego, to na pewno o tym opowiem. Natomiast my już zaczęliśmy de facto rewitalizację. Pierwszy etap to była przebudowa targowiska w Piszczacu i ten etap zakończyliśmy. Natomiast w tym roku startujemy z przetargami na kolejne inwestycje. Pierwszą z nich będzie przebudowa boisk przy Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu. Przetarg już jest rozstrzygnięty. Kwota to 3 miliony 150 tysięcy, za które zostanie właśnie przebudowany ten teren. Powstanie między innymi boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, kort tenisowy, boisko do koszykówki. Także każdy, kto lubi rozwój fizyczny, kulturę fizyczną przede wszystkim, będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Obiekt będzie służył głównie młodzieży uczęszczającej do szkoły w Piszczacu, ale no nie będzie zamknięty także na innych. To jest obiekt dla wszystkich mieszkańców gminy chcących z tego skorzystać. Kolejnym przetargiem, który w tej chwili jest ogłoszony, rozstrzygnięcie mam nadzieję będzie 12 listopada, byle mi otwarcie ofert, jest przebudowa dawnej szkoły podstawowej w Piszczacu. To jest ten obiekt mieszczący się za urzędem gminy. Stara, bardzo stara szkoła, ponad stuletnia, budynek nie był do tej pory jakoś tak w drastyczny sposób remontowany. W tej chwili będzie przebudowany bardzo gruntownie, bo w zasadzie zostaną tylko ze starych elementów zostaną tylko ściany. Natomiast wszystko inne zostanie wymienione czy też przebudowane na nowy. I oczywiście zagospodarowany będzie teren dookoła. Wartość kosztorysowa tego projektu to 2 miliony 800 tysięcy i do tego dochodzi jeszcze 900 tysięcy jako koszta wyposażenia. Będzie się tam mieścić, no, generalnie będzie miało tam siedzibę Gminne Centrum Kultury i Sportu, ale oczywiście nie tylko to. Będzie siłownia, taka z prawdziwego zdarzenia, duża. Każdy będzie mógł coś znaleźć dla siebie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, bo często właśnie w takich siłowniach, w minach nie ma albo jest bardzo mało rzeczy dla kobiet. Tutaj przewidzieliśmy także właśnie sprzęty typowe, które używają kobiety. Będzie mini kino, czyli wracamy trochę do przeszłości, bo kiedyś w Piszczacu było kino, mieściło się w remizie OSP w Piszczacu. W tej chwili będzie taka mała sala kinowa na 25 miejsc i no, będą tam wyświetlane właśnie filmy. Trzeci jakby z elementów przebudowy to będzie właśnie taka sala taneczna, baletowa, do prowadzenia różnych zajęć właśnie takich, powiedzmy sobie, fizycznych, ale gimnastyczno-tanecznych, tak bym to określił. To jest główne przeznaczenie, natomiast wyjdzie pewnie w trakcie, czy do czego jeszcze będziemy tej sali używać. I to właśnie wszystko będzie w tym budynku, łącznie z zagospodarowaniem terenu, jak mówię, tutaj dookoła szkoły, także ten teren w tej chwili wygląda tak, jak wygląda, natomiast będzie ładnie się komponował z całością, ponieważ wszystkie te przebudowy, o których do tej pory mówiłem, mieszczą się tak jakby w jednym kompleksie w obrębie Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu. I trzeci element, co prawda najmniej kosztowny, ale myślę, że także będzie bardzo efektywny, jest przebudowa rynku. Jest to przebudowa obejmująca tą część, na której znajduje się w tej chwili nasz nowy pomnik w stulecie odzyskania niepodległości. Była tam kiedyś fontanna, niestety została zdewastowana. Chcemy do tego wrócić, oczywiście może nie w takiej barokowej formie, jak było do tej pory, bardziej nowoczesna, i właśnie taka fontanna powstanie w Piszczacu. Będzie to taka typowa, można powiedzieć, miejska fontanna z takimi dyszami, które będą wystrzeliwać w górę strumienie wody. Także myślę, tutaj koszt jest ponad 600 tysięcy kosztorysowo. Jeszcze nie mamy przetargu, więc nie potrafię powiedzieć, jakie będzie docelowo, natomiast
600 tysięcy to jest koszt na chwilę obecną. Tak, tak. Warto tutaj też wspomnieć, że te środki to na dobrą sprawę 80% jest dofinansowane ze środków unijnych, więc kosztów kwalifikowanych, więc tutaj można sobie łatwo policzyć, jakie koszty z tego tytułu ponosi gmina. No, żal było nie skorzystać, więc fajnie, że się udało. Bardzo tutaj dziękuję z tego miejsca władzom województwa, władzom Urzędu Marszałkowskiego za przychylność, no i za to, że może się coś dziać w gminie Piszczac. Każde z tych rzeczy będzie miało swój inny harmonogram, tak, swój inny, w innym etapie będzie się odbywać, niemniej jednak będą się pokrywać. Całość ma być zakończona do listopada 2021 roku.